We wcześniejszym kursie stosowałem funkcję RAND i dzielenie z resztą, żeby coś tam sobie na potrzeby odcinka wylosować, ale generalnie nie jest to za nowa i za dobra metoda. Dzisiaj pokażę Wam lepszą wraz z biblioteką RANDOM. Zobaczcie. Biblioteka RANDOM jest bardzo rozbudowana, my jednak skupimy się na tych podstawowych jej mechanizmach. Które pozwalają unikać problemów tej metody, którą pokazałem wcześniej, czyli tej funkcji rand oraz dzielenia z resztą. Jednym z takich podstawowych problemów, którego unikniemy, to jest ten problem rozkładu. To znaczy, że jeżeli losujemy sobie liczbę, powiedzmy z zakresu całkowitą od 1 do 20 tysięcy, to okaże się, że ta nasza technika rand dzielenie z resztą jakoś tak dziwnie działa, że te Losowe liczby nie rozkładają się równomiernie, ale w jakichś obszarach są znacznie częściej, a w innych znacznie i to wyraźnie znacznie mniej. Co nie jest zgodne z pewną zasadą tej losowości, że mniej więcej przy jakiejś tam ilości losowań te liczby powinny się jednak rozkładać w miarę równomiernie. Tutaj zauważymy, że tak nie jest. Już pomijając. Dlaczego tak jest, omawiałem to w wcześniejszym kursie. Tu od razu przejdziemy już sobie do przykładów. Zobaczycie też, że o wiele łatwiej jest wylosować tu liczbę z jakiegoś zakresu. Tam musieliśmy kombinować przy tej reszcie jakieś tam obliczać, tu dodać, tu odjąć coś tam. Tu nie, po prostu od do losu i dziękuję. Zobaczcie. Na początek tworzymy sobie maszynę losującą. Specjalnie dostarczona klasa Default Random Engine. Nazwałem tutaj. Tę maszynę RNG, żeby się kojarzyło, jako argument przekazujemy jakąś liczbę, która robi za taki zarodek losowości, ziarno losowości. To jest dokładnie ten SRAND z wcześniejszego losowania. Tu też użyłem funkcji czas, time, żebyśmy tą liczbę mieli. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której maszyna generuje w każdym uruchomieniu ciągle ten sam zestaw losowych liczb, a jednak obliczonych. Identycznie wtedy ta losowość nie istnieje. Tutaj mamy gwarancję, że co tam uruchomiony program, będziemy mieli te liczby jednak różne. I teraz do takiej maszyny, która ma w sobie ten mechanizm losowania, ona tam już dba wewnętrznie, właśnie na przykład o rozkład i inne takie rzeczy, jeszcze będziemy potrzebowali taki, nazwijmy to, Podajnik, taką dystrybucję, to znaczy z tej maszyny będziemy teraz wypluwać te wyniki, ale chcemy je wypluwać według pewnego określonego schematu. Chcemy coś konkretnie wypluwać. Na przykład, tu sobie stworzyłem taką dystrybucję liczb całkowitych. Ok? I teraz ten silnik RNG dostanie tę dystrybucję D, która będzie wypluwać nam liczby całkowite. Co więcej, przy tworzeniu tutaj tej dystrybucji, od razu sobie określam, że będzie to losowa liczba od 1 do 6, więc o wiele wygodniej to tutaj wygląda, niż tam kombinowanie z tą resztą z dzielenia. I to jest od 1 do 6 włącznie. Po prostu. Tak sobie wpisuję, że będę losował inty, stąd ta moja dystrybucja tu w nazwie musi też mieć int. zresztą tych dystrybucji jest więcej, zobaczcie. O tutaj kilka wypisałem, jakieś tam liczby całkowite, rzeczywiste, no oczywiście Wymierne byśmy powiedzieli, i tak dalej. Różne rozkłady, ale my te podstawowe omówimy. Części tamtych to nawet nie miałem. Nie pamiętam na studiach, czy miałem. Niektóre miałem, innych nie pamiętam. Ale jak tuż tam, ktoś tam się uczy obecnie tego, to się kapnie. Tu nam jest potrzebna na razie podstawowa funkcjonalność. No to weźmy sobie teraz. Jakiś wektor z intami, do którego będziemy losowali i wkładali nasze wylosowane liczby. Tutaj będziemy sobie taki wektor tworzyli, który symulował będzie rzuty kostką kolejne. Stąd od 1 do 6 włącznie. No i zobaczcie, w tej pętli for już wszystko będzie widać. A teraz rzucamy 200 razy kostką. W pętelce, która się tu 200 razy zadzieje, do naszego wektora wkładamy losową liczbę jak? Patrzcie, nasza dystrybucja dostaje naszą maszynę lasującą jako argument, i to wyrażenie będzie zwracało dokładnie liczby między 1 a 6 z jak najbardziej prawdziwym, sensownym rozkładem. Jeżeli to skompilujemy i sobie wykonamy tutaj kolejne operacje, my to zrobimy od razu w taki sposób, Zwróćcie uwagę, że wylosujemy sobie tu wszystko, następnie wyświetlimy, a potem posortujemy. O, w tej linijce sortuję i jeszcze raz wyświetlimy, a potem policzę szybciutko, ile czego jest w tym losowaniu. 1 33 razy dwójka 26, trójka 32, czwórka 32, piątka 36 No Widzimy szóstki trochę więcej. Ale generalnie jakbyście to sobie powtórzyli, to zobaczycie, że to nie jest tendencja, że szóstka teraz jest więcej. Raz będzie czegoś tam więcej, raz będzie bardzo porówno. Generalnie po kilku ruchomieniach zobaczycie, że rozkład jest jednak faktycznie taki dobry. Nie ma sytuacji, że cały czas, na przykład 1 i dwójka prawie nie wypada, a pozostałe są takiego typu objawy mogłyby się zdarzyć w niektórych sytuacjach tego starego losowania, które pokazywałem kiedyś. No to zobaczmy, co tu jeszcze sobie polosować można. Całkowite mamy za sobą, a przed nami jakieś double, jakieś liczby zmiennoprzecinkowe. Tworzymy sobie wektor na liczby double, bo taki będziemy losować teraz. Nazwałem go temperatury, powiedzmy, że jakieś temperatury sobie losujemy. Teraz mamy dystrybucję, ale właśnie inną dystrybucję. Tym razem uniform real distribution, czyli będziemy liczby rzeczywiste, no wymierne, tak, typu double losować. I tu... Podajemy zakres tak samo jak wcześniej, ale on nie jest z obu stron zamknięty, tym razem jest zamknięty z lewej, otwarty z prawej, czyli zero może się wylozować, setka nigdy. No i tutaj losujemy sobie dokładnie takim samym wyrażeniem: dystrybucja w nawiasie, nasze rng, nasza maszynka losująca, ten silnik podstawowy i wyświetlamy, ja to tutaj. Już uruchomię i zobaczcie o printestl rzeczywiście jakieś wylosowane liczby typu double tutaj się znajdują. A na koniec mała uwaga, abyście pewnego błędu nie popełnili. Jak wiecie, istnieją różne algorytmy w bibliotece algorytm, które to działają na przykład na kontenerach. Jednym z takich algorytmów może być algorytm takiego mieszania elementów w wektorze. Tutaj podamy, podałem sobie zobaczcie początek i koniec wektora, tego gdzie były rzuty kostką, a następnie stworzyłem mechanizm losowania, ale podając o właśnie jakbyś jako silnik maszynę losującą. Ten algorytm wymaga tego, by podać taką maszynę losującą. Dzięki niej te elementy zostaną jakoś tam zamieszane. I teraz uwaga, należy tu podawać właśnie taką zmienną, która wcześniej gdzieś została zadeklarowana. Nie można tutaj wstawiać o tu macie w komentarzu taki przykład. Nie można tego robić w ten sposób. Widzicie? Obiektem tymczasowym. Czyli teoretycznie to by zadziałało. Mogę tu wpisać Default Random Engine i konstruktor, taki tymczasowy obiekt powołać do życia, ale kiedy znowu wywołam to mieszanie tych elementów, to one się pomieszają dokładnie według tego samego schematu, ponieważ ten silnik jakby będzie uruchomiony domyślnie z takim samym początkowym, jakby mechanizmem mieszającym. W efekcie, gdybym na przykład Poszatkował sobie, pomieszał zbiór 1, 2, 3 i powiedzmy, wyszłoby nam 3, 1, 2. To gdybym znowu potem tutaj pomieszał te elementy i użył tego tymczasowego obiektu, który tu jest właśnie podany, to miałbym jakby zamienione, że to 3, 1, 2 zamieni się w 2, 3, 1, czyli te same liczby zamienią się z tymi samymi, chodzi o pozycje. Liczby, które były na jakichś pozycjach i się zamieniły, znowu się to odtworzy. Także tego pierwszego, Losowania, mieszania bym nie mógł przewidzieć, ale drugie, trzecie, każde kolejne już tak, ponieważ cały ten mechanizm zamieniania się miejscami tych liczb zostałby tutaj odtworzony. Zatem tak należy wykorzystywać ten silnik RNG do różnych algorytmów, a nie za pomocą obiektów tymczasowych. Ok? No i to tyle. Myślę, że to, co tu pokazałem, jest lepsze, wygodniejsze od używania funkcji rand i reszty dzielenia A tu jeszcze Wam opisałem różne jakieś rozkłady, które możecie sobie powykorzystywać, jeżeli gdzieś tam do jakichś matematycznych działań są Wam potrzebne, właśnie macie to może na studiach i właśnie omówiliście, nie wiem, rozkłady normalne albo jakieś Bernuliego i widzicie, że tutaj one są, można je wykorzystać. Tyle w tym króciutkim odcinku. Myślę, że takie losowanko będzie przyjemniejsze. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, usłyszenia.